Dzień dobry, cześć, czołem. Witam Was bardzo serdecznie na pierwszej z czterech lekcji dotyczących programowania. Jeśli chcecie rozpocząć przygodę z programowaniem, to jesteście w bardzo dobrym miejscu, ponieważ dzięki naszym spotkaniom poznacie cztery najważniejsze pojęcia programistyczne, bez których żaden programista nie może się obejść. Dzisiejszy temat brzmi sekwencje, czyli jak porozumiewać się z maszynami. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym najpierw Wam powiedzieć, co będzie Wam potrzebne podczas tych zajęć. Przygotujcie sobie coś do pisania: ołówek, długopis bądź pióro, no i oczywiście kartki, na których będziecie coś zapisywać. Będą Wam też potrzebne kredki, no i oczywiście dobry humor, ale to zakładam, że już macie. Jeżeli potrzebujecie chwili na przygotowanie tych zajęć, tych materiałów, to możecie zatrzymać na chwilę ten film i włączyć go ponownie, kiedy będziecie gotowi. Bo właśnie zawsze, kiedy zobaczycie na slajdzie znaczek oznaczający pauzę, to właśnie wtedy będzie ten moment, kiedy możecie zatrzymywać to nagranie, po to, żeby dać sobie czas na wykonanie jakiegoś zadania. No dobra, to co? Gotowi? Świetnie, no to zaczynamy. Na początek mam dla Was dwa pytania. Po pierwsze, kim jest programista? A po drugie, w jaki sposób ludzie komunikują się z maszynami? Chciałabym, żebyście na to pytanie odpowiedzieli albo w parach, albo w grupach i zapewne będziecie potrzebowali chwilę czasu na to, aby odpowiedzieć na to pytanie, więc możecie zatrzymać to nagranie i po tym, jak już powiecie, co na ten temat myślicie, możecie włączyć je z powrotem. Mam nadzieję, że wśród Waszych odpowiedzi pojawiło się bardzo dużo mądrych zdań dotyczących tego, kim jest programista, czyli to taki człowiek, który właśnie komunikuje się z maszynami, który programuje je, tworzy różnego rodzaju programy, aplikacje, gry komputerowe. Być może takie odpowiedzi się pojawiły. Być może też wśród Waszych odpowiedzi pojawiły się takie pojęcia jak algorytm albo programowanie, kodowanie, czy też pisanie kodu, a może jakiś język programowania. Być może pojawiło się też słowo Scratch bądź Scratch Junior. Zapewne to wszystko już znacie. I teraz mam kolejne pytanie do Was. Czy Wy również możecie być programistami? I co musicie zrobić, żeby móc komunikować się z maszynami? No właśnie, żeby móc komunikować się z maszynami, czyli pisać proste algorytmy, proste programy, instrukcje, musicie poznać cztery rzeczy, bez których żaden programista tak naprawdę nie funkcjonuje. Jedną z tych pierwszych rzeczy, z tych pojęć, to sekwencje, o których dzisiaj, ale za chwilę. Druga rzecz, która jest istotna w programowaniu, to pętle, czyli inaczej powtórzenia, i o tym będziemy rozmawiać podczas kolejnych zajęć. Następną rzeczą, którą poruszymy, to będą warunki, a na samym końcu dowiemy się, czym są zdarzenia. No dobra, to wiecie już, jakich czterech rzeczy programistycznych pojęć będziemy się uczyć, natomiast dzisiaj zatrzymamy się przy sekwencjach. Czy wy wiecie, czym są sekwencje? Być może ktoś z Was wie, a jeżeli jeszcze nie wiecie, to za chwilę się o tym przekonacie. Żeby dowiedzieć się o tym, czym są sekwencje, posłużę się pewnym zadaniem. I w tym celu będziecie potrzebowali trzech kredek. Przygotujcie sobie kartkę, oczywiście, i trzy kredki w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, zatrzymajcie nagranie i włączcie je, jak będziecie już gotowi. No dobra, mam nadzieję, że macie już teraz przygotowane kredki.
Za chwilę będę Was prosiła o to, abyście narysowali kropki w odpowiednich kolorach, w takiej kolejności, jak wypowiem. To co, jesteście gotowi? Zaczynamy? Świetnie. No więc uwaga. A, jeszcze jedna rzecz. Rysujcie te kropki od lewej strony do prawej, tak jakbyście zapisywali ciąg jakichś liter, ok? No dobra, no to uwaga. Najpierw narysuj kropkę czerwoną. Teraz narysuj kropkę niebieską. A następnie kropkę zieloną. Teraz narysuj kropkę czerwoną, następnie narysuj kropkę niebieską i uwaga, tu jest zagadka, co będzie dalej? Jak myślicie, o jaki kolor poprosiłabym w następnej kolejności? Dokładnie! O kolor zielony. Oczywiście, że tak. W dalszej kolejności będzie kolor zielony, bo jak zapewne zauważyliście, te kolory są ułożone w jakiejś kolejności i one się potem powtarzają, prawda? Najpierw narysowaliście kolor czerwony, potem niebieski, potem był zielony i znowu czerwony, niebieski i znowu zielony. A gdybym Was poprosiła, żebyście dokończyli ten ciąg kolorów, to w jakiej kolejności te kolory by występowały? Dokładnie. Czerwony, niebieski, zielony. Czerwony, niebieski, zielony. No właśnie, ułożyłam te kolory w odpowiedniej sekwencji i poprosiłam, żebyście je dla mnie narysowali. To zadanie było łatwe, prawda? No to spróbujmy może teraz coś trudniejszego. Przygotujcie znowu te trzy kolory, o które Was prosiłam, czyli czerwony, zielony i niebieski. Możecie sobie oddzielić kreską poprzedni ciąg i pod spodem zacząć nową sekwencję. No dobra, to uwaga, zaczynamy rysowanie. Narysuj kropkę zieloną. Teraz dwie czerwone, a następnie niebieską. Teraz narysuj kropkę zieloną, dwie czerwone i jak się domyślacie, co będzie dalej? Dokładnie tak. Następna kropka będzie w kolorze niebieskim, oczywiście, ponieważ znowu powstała jakaś sekwencja wymyślona przeze mnie i ułożone zostały te kolory w odpowiedniej kolejności. Jaka jest kolejność? Tak jak widzimy na ekranie. Zielona, czerwona, czerwona, a potem niebieska. I znowu zielona, czerwona, czerwona. I potem będzie niebieska. Gdybym poprosiła o dokończenie Was tego ciągu, to co byłoby dalej? Dokładnie zielona, czerwona, czerwona i niebieska. I dalej zielona, czerwona, czerwona i niebieska. Taki ciąg wymyśliłam ja. Za chwilę będzie Wasza kolej i Wy też będziecie mogli wymyślić swoje własne sekwencje. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze jedna zagadka, ostatnia. Mam nadzieję, że ta będzie trochę trudniejsza. No to uwaga, możecie znowu oddzielić sobie poprzednie ciągi kreską i pod spodem zacząć nowy ciąg kolorów. Tym razem narysuj dwie kropki niebieskie. Macie? Dobra, to teraz uwaga, czerwona, nie, przepraszam, przepraszam, zielona, to jeszcze raz, dwie niebieskie, zielona i dwie czerwone. Okej?
I znowu dwie niebieskie, zielona i pytanie, co będzie dalej? Myślę, że nie było z tym problemu, prawda? Następne dwie kropki będą czerwone, ponieważ po zielonym w pierwszej tej sekwencji, w pierwszej części tej sekwencji występowały dwie czerwone kropki, więc one znajdą się tutaj w dalszym ciągu. No więc gdybyśmy chcieli ten ciąg dokończyć i go odczytać, brzmiałby następująco. Niebieska, niebieska, zielona, czerwona, czerwona. 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 Czy czegoś Wam to nie przypomina? Ale to za chwilę. Słuchajcie, teraz mam dla Was takie zadanie. Chciałabym, żebyście teraz popracowali w parach. Będziecie potrzebowali czystej kartki i kilku kredek, które Wy sami sobie wybierzecie. Narysujcie taką sekwencję kolorów, zaplanujcie, jaka to będzie sekwencja kolorów, a potem ją powtórzcie i w pewnym momencie utnijcie tak, żeby Wasz kolega lub koleżanka musieli odgadnąć, co będzie dalej, ok? Czyli chodzi o to, żebyście zrobili to samo zadanie, które ja zrobiłam z Wami, ale tym razem wykonacie je między sobą. Najpierw narysujcie sekwencję, potem urwijcie ją w pewnym momencie, przekażcie kartkę koledze lub koleżance w ławce, wymieńcie się tymi kartkami i spróbujcie odgadnąć, co będzie dalej. Myślę sobie, że na to zadanie będziecie potrzebowali jakichś 5 bądź 10 minut, więc właśnie w tym momencie możecie zatrzymać to nagranie, wykonać to zadanie, a potem wrócić do mnie i będziemy mogli kontynuować nasze zajęcia. No dobra, mam nadzieję, że już jesteście po tym zadaniu i stworzyliście piękne sekwencje kolorów i być może niektóre były trochę trudniejsze niż te, które ja Wam proponowałam. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście. Dokładnie tak. No dobra, to słuchajcie, mam teraz kolejne pytanie do Was. Jak myślicie, gdzie jeszcze mogą mieszkać takie sekwencje? Gdzie jeszcze one mogą funkcjonować? Podpowiem Wam, że tych sekwencji wśród nas, wokół nas jest bardzo, bardzo dużo. Wiele momentów w naszym życiu właśnie jest ułożonych w takie sekwencje. Spróbujcie sobie je uzmysłowić, wyobrazić, nazwać, gdzie one mogą mieszkać. Wcześniej, kiedy nazywaliśmy kolory, na przykład tak jak tutaj w tej pierwszej sekwencji, zobaczcie, czerwony, niebieski, zielony, czerwony, niebieski, zielony, czerwony, niebieski, zielony. Czy nie przypomina to Wam czegoś? Być może trochę jest to związane z muzyką, prawda? Kiedy śpiewamy piosenkę, to też jest tak, że najpierw śpiewamy zwrotkę, a potem śpiewamy refren. I potem znowu śpiewamy zwrotkę, tym razem drugą, a po tej zwrotce przychodzi refren. Jest to jakaś kolejność, jakiś ciąg zdarzeń, prawda? No właśnie, to może być jedna z pierwszych sekwencji, które być może przyszła Wam do głowy, a być może jak taką sekwencją, która przyszła Wam do głowy, jest sekwencja pór roku. Zobaczcie, gdybym poprosiła Was o wymienienie pór roku, to wymienilibyśmy je w ten sposób. Wiosna, lato, jesień, zima, prawda? One są ułożone w jakiejś kolejności i nie bez kozery, bo wiadomo, że po wiośnie musi przyjść lato, a po lecie przychodzi jesień. Po jesieni przychodzi zima
I kiedy zima się kończy, znowu przychodzi wiosna, a po wiośnie przychodzi lato, a potem jest jesień i zima i tak na okrągło i ciągle ta sekwencja pór roku przebiega. A co by było, gdyby ta kolejność się pomieszała? Niezłe zadanie, co? Być może znajdziecie chwilę czasu, żeby wspólnie z dzieciakami, z waszym nauczycielem zastanowić się, co by było, gdyby na przykład po wiośnie nastała zima. Ciężko mi to sobie wyobrazić, ale być może wam uda się napisać parę słów na ten temat. Ale to nie teraz, zajmijmy się w dalszym ciągu sekwencjami. No dobra, słuchajcie, to jak mamy porę roku, to co jeszcze może być ułożone w jakiejś odpowiedniej kolejności, co następuje po sobie i w żadnym wypadku nie może się pomieszać? Być może powiecie, że są to miesiące, prawda? No właśnie, a w tych miesiącach liczby. Zobaczcie, każdy z utęsknieniem czeka na lato, więc musi przeczekać styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec i wtedy nastają upragnione wakacje, prawda? Lipiec i sierpień. Gdyby ktoś wyciął z kalendarza lipiec i sierpień, aż ciężko mi sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby nie było wakacji, prawda? No dobra, skończą się wakacje, a potem przychodzi wrzesień i znowu idziemy do szkoły. Potem nastaje październik, listopad i nasz upragniony grudzień, kiedy to zaczynamy odliczać do Bożego Narodzenia. I najprawdopodobniej w waszej klasie bądź w waszych domach wtedy wieszane są na ścianie różnorodne kalendarze adwentowe. I tam też odliczamy dni w odpowiedniej kolejności, prawda? Najpierw mamy 1 grudnia, potem 2 grudnia, 2 grudnia, 3, 4, 5 i tak dalej, aż do 24. To też jest sekwencja liczb. Wcześniej mieliśmy sekwencję pół roku, sekwencję miesięcy, a także liczb. Jak myślicie, czy w naszym życiu występują jeszcze jakieś inne sekwencje? Oczywiście, że tak. Dokładnie. Słuchajcie, kiedy czytacie jakieś opowiadanie i potem chcecie je streścić, opowiedzieć komuś innemu, co tam się wydarzyło, to wykorzystujemy coś, co się nazywa sekwencją zdarzeń, czyli coś wydarzyło się najpierw, a coś w następnej kolejności, potem wydarzyło się jeszcze coś innego, a na samym końcu było dobre zakończenie. Tak samo jak w opowieści o czerwonym kapturku. Przecież wiadomo, że najpierw czerwony kapturek dostał koszyczek od mamy, poszedł do lasu i tam zobaczył polanę, na której zbierał kwiatki i w tym czasie spotkał wilka, który podstępnie wyrwał adres do babci, pobiegł tam, zjadł babcię, przebrał się i tam czekał na czerwonego kapturka, prawda? Gdybyśmy pomieszali te sekwencje zdarzeń, to ta historia być może nie miałaby sensu albo całkowicie zmieniłaby się treść tej opowieści. Dlatego bardzo ważne jest, żeby dochować tej kolejności i wszystkie zdarzenia opowiedzieć tak, jak one następowały po kolei. No dobra, to mamy takie sekwencje, które nas otaczają, z którymi spotykamy się na co dzień. No to jeszcze jedna taka sekwencja, która być może przybliży wam jeszcze bardziej, czym ona jest, a mianowicie sekwencja, którą wykorzystujemy podczas mycia zębów. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się w ogóle, jaki jest przepis na mycie zębów? Jestem ciekawa, czy wiecie, jakie czynności musimy wykonać, żeby dobrze umyć zęby? Spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie. Jak nazwiemy takie czynności? Dam wam chwilkę do namysłu. Możecie również zatrzymać na chwilę to nagranie, jeżeli potrzebujecie trochę więcej czasu. Okej, ale myślę, że już wiecie doskonale, jak będziemy nazywać te czynności, które wykorzystujemy podczas mycia zębów. Będzie to z pewnością
nakładanie pasty na szczoteczkę, prawda? No bo ciężko umyć skutecznie zęby bez pasty i bez szczoteczki, prawda? No więc nakładanie pasty na szczoteczkę, następnie będziemy musieli szczotkować te zęby, ale żeby wyszczotkować te zęby, to musimy najpierw otworzyć usta. Właśnie, po wyszczotkowaniu tych zębów musimy je dobrze wypłukać wodą. I te cztery czynności wykorzystamy sobie do tego, żeby napisać taką prawidłową sekwencję, czyli coś w rodzaju algorytmu mycia zębów. Algorytmu, albo inaczej możemy to nazwać przepisem na mycie zębów. No dobra, to spójrzcie. Mamy tutaj trzy osoby: Filipa, Polę i Kajtka. Każdy z nich ułożyło sekwencję z tych czynności, które przed chwilą nazwaliśmy, i waszym zadaniem będzie sprawdzić, które z tych osób prawidłowo ułożyło kolejność tych czynności i znalazło sposób na to, żeby prawidłowo umyć zęby. Możecie zatrzymać to nagranie, aby odczytać wspólnie tę sekwencję i zastanowić się, której z tych osób uda się prawidłowo umyć zęby. Mam nadzieję, że udało Wam się odgadnąć, że to Kajtek znalazł najlepszy sposób na umycie zębów, prawda? No bo przecież w pierwszej kolejności nałożymy pastę na szczoteczkę. Potem będziemy musieli otworzyć usta, włożyć szczoteczkę do ust i zacząć szczotkować porządnie zęby. Pamiętacie, ile minut trzeba szczotkować zęby? Dokładnie, przynajmniej 2 minuty. A potem trzeba opłukać usta wodą. No i teraz zobaczcie, popatrzcie na sekwencję ułożoną przez Polę i Filipa. Tam do ich algorytmów, do ich przepisów wdarły się błędy. W programowaniu nazywają się one bugami. Bug to inaczej robak z języka angielskiego. I jeżeli w takim kodzie, w jakiejś sekwencji, w jakiejś instrukcji bądź programie znajdzie się błąd, to musimy ten błąd naprawić. I w języku angielskim nazywa się to debugging, czyli debugowanie, inaczej poprawianie błędów. I gdybyśmy teraz chcieli poprawić sekwencję Poli i Filipa, musielibyśmy zmienić tylko kolejność tych czynności. Bo wiecie, w programowaniu popełnianie błędów wcale nie jest takie złe, bo w programowaniu jest tak, że jak się popełni błąd, to zawsze można go bardzo szybko naprawić. No i Pola i Filip oczywiście mogliby zmienić swoją kolejność i naprawić swoją sekwencję, i w tym momencie wyglądałaby ona następująco. Zobaczcie, debugowanie, debugowanie. Możecie się pobawić w takie debugowanie, na przykład sprawdzając przykłady liczenia. Możecie zapisać sobie kilka przykładów na dodawanie, odejmowanie, tabliczkę mnożenia bądź dzielenie, a potem wymienić się z kolegą tymi działaniami i kolega będzie, nawzajem będziecie sobie mogli sprawdzić te wyniki, czyli w języku programistycznym będziecie debugowali, czyli zmieniali to, co jest błędne, i naprawiali te błędne wyniki. Możecie też się właśnie w ten sposób pobawić. No dobra, to mieliśmy przed chwilą sekwencję dotyczącą mycia zębów. Słuchajcie, to gdzie jeszcze? Popatrzcie, tych sekwencji wokół nas jest bardzo, bardzo dużo. Wyobraźcie sobie, że wstajecie rano. Co robicie?
I zastanówcie się, czy codziennie robicie to samo. No, zapewne tak. Wstajemy z łóżka, niektórzy się być może gimnastykują, a być może nie, ale na pewno każdy z Was ubiera się, bo przecież musi zmienić piżamę na ubranie szkolne, prawda? Potem schodzicie do kuchni i tam zjadacie śniadanie, pijecie jakiś sok, jecie kanapkę czy płatki, a potem myjecie zęby i wychodzicie do szkoły. I to robicie w poniedziałek, we wtorek zapewne jest tak samo, prawda? Znowu wstajecie, gimnastykujecie się, ubieracie się, potem jecie śniadanie, myjecie zęby i wychodzicie do szkoły. I to jest taka sekwencja czynności, którą wykonujecie codziennie rano. Myślę, że z wyjątkiem soboty i niedzieli, bo wtedy nie chodzi się do szkoły. Moglibyście sobie stworzyć taką sekwencję czynności na dni wolne. Zobaczcie, taki kucharz, który gotuje, czy on używa sekwencji? Pewnie powiecie, że tak. Oczywiście musi odczytać swój przepis i musi wykonać te odpowiednie czynności według tego przepisu, czyli najpierw musi wymieszać coś, prawda, a dopiero potem będzie to piekł, a nie odwrotnie. To samo na przykład, kiedy pierzemy. Przecież najpierw trzeba otworzyć drzwiczki, potem trzeba włożyć brudne pranie, następnie trzeba wsypać proszek, zamknąć drzwiczki, potem trzeba zaprogramować pralkę, włączyć, kiedy pranie się wypierze, otwieramy, wyciągamy, wieszamy i czynności powtarzamy za każdym razem, kiedy chcemy zrobić pranie. To samo jest przy układaniu klocków. Kiedy chcemy zbudować dom, najpierw musimy ułożyć podstawę, potem następne klocki i tak dalej, i tak dalej. Przy budowaniu bałwana też wykorzystujemy sekwencję, bo przecież najpierw toczymy największą kulę, potem mniejszą, a potem jeszcze mniejszą i dopiero potem ozdabiamy naszego bałwana, a nie odwrotnie. I podobnie jest, słuchajcie, z programowaniem maszyn. Bardzo ważna w programowaniu maszyn jest ta sekwencja, czyli kolejność zdarzeń, którą zaprogramujemy danej maszynie. Na przykład wyobraźcie sobie, że mielibyście jakiegoś robota, który miałby posprzątać wasz pokój, albo który miałby pozmywać naczynia. To musielibyście go tak zaprogramować, żeby on wykonywał czynności w odpowiedniej kolejności. Wiadomo, że najpierw będzie musiał pozbierać wszystkie klocki z ziemi, a dopiero potem będzie mógł odkurzać, prawda? Bo gdyby najpierw zabrał się za odkurzanie, to mógłby te wszystkie klocki wciągnąć do odkurzacza. Zgadza się? No właśnie. No dobra, to teraz uwaga, mam nadzieję, że wiecie już, czym są takie sekwencje i dlaczego ta kolejność w tych sekwencjach jest istotna. To wyobraźcie sobie, że macie takiego robota w domu, który codziennie będzie dla Was przygotowywał kanapki. Kanapki do szkoły. I mogą to być na przykład kanapki z drzemem. Po prostu zwykła kanapka z drzemem i z masłem. I teraz zastanówcie się, w jaki sposób zaprogramowalibyście takiego robota. Chciałabym, żebyście przygotowali teraz kartkę i coś do pisania. Jeżeli nie umiecie jeszcze dobrze pisać, zamiast pisać, możecie też narysować te czynności. I teraz zastanówcie się, co ten robot musiałby wykonać i w jakiej kolejności, żeby powstała taka kanapka. Okay? To zadanie możecie wykonać w parach albo w grupach. Wspólnie zdecydujcie, jak wykonacie to zadanie. Potem, jak już napiszecie te instrukcje wykonania kanapki, to pobawcie się ze swoim nauczycielem w odczytywanie tych instrukcji i wasz nauczyciel będzie takim robotem,
który taką kanapkę wykona według instrukcji, którą napisaliście. Myślę, że na to zadanie będziecie potrzebowali około 15 do 20 minut, dlatego też zatrzymajcie to nagranie i jak już wykonacie to zadanie, to wtedy włączcie ponownie nagranie i będziemy mogli kontynuować naszą lekcję. No więc do dzieła i powodzenia! No i jak? Udało Wam się zadanie? Czy udało Wam się zaprogramować robota tak, żeby wykonał poprawnie kanapkę z drzemem? Mam nadzieję, że dobrze się przy tym bawiliście, ale mam też nadzieję, że udało Wam się uzmysłowić coś bardzo ważnego, że podczas programowania robotów bardzo ważna jest kolejność wykonywanych działań, prawda? A także precyzja, z jaką formułujemy te polecenia. Bo być może niektórzy z Was napisali taką instrukcję typu posmaruj chleb masłem, nałóż drzem, kanapka gotowa. I wiecie, człowiek wiedziałby, co zrobić w takim momencie, natomiast robot nie ma tych samych doświadczeń, co my i potrzebuje trochę bardziej precyzyjnych instrukcji do tego, żeby móc taką kanapkę wykonać. Dlatego następnym razem, jak będziecie próbowali zaprogramować takiego robota, pamiętajcie o tych bardzo ważnych rzeczach, a mianowicie o sekwencji, czyli kolejności czynności, a także precyzyjnym formułowaniu tych poleceń. No dobra, to trochę pobawiliśmy się offline'owo, czyli bez użycia komputerów i robotów czy innych sprzętów, to teraz czas, żebyśmy nasze zdobyte doświadczenia przełożyli na zabawę online, czyli wykorzystamy sobie program, który pomoże nam zapamiętać, czym są sekwencje i czy ważna faktycznie jest kolejność w tych sekwencjach, które będziemy układać. Przedstawiam Wam kulkę włochatą, która nazywa się Faz. Faz mieszka na planecie Smiborg. Faz bardzo lubi labirynty i on, przemieszczając się po tych labiryntach, lubi zbierać gwiazdki. Właściwie to jest jego główne zadanie, aby przejść dany labirynt od startu, tutaj jest start, aż do mety i jego zadaniem jest zebrać po drodze wszystkie gwiazdki. Natomiast Waszym zadaniem będzie zaprogramować jego drogę od startu do mety. Będziecie mogli układać sekwencję czynności, które będzie wykonywał Faz przy pomocy strzałek. To znaczy, będziecie określać kierunek, w którym ten Faz będzie się poruszał. Musicie tylko wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Strzałka w prawo oznacza, że Faz porusza się po labiryncie w prawą stronę aż do końca danej ścieżki. Czyli, popatrzcie tutaj, jeżeli ułożyłabym tutaj strzałkę w prawo na dole, to kiedy uruchomię moją kulkę, to ona poleci w prawą stronę aż do samego końca. Czyli jedna strzałka wystarczy, aby określić kierunek ruchu. Poruszamy się w prawo. Kiedy Faz dojdzie do końca labiryntu, oczywiście musi zmienić kierunek i my musimy to oznaczyć kolejną strzałką. Jak się domyślacie, kolejna strzałka to będzie strzałka w dół, prawda? I wtedy Faz poleci do dołu, a na samym końcu będziemy musieli ustawić strzałkę w
prawo, żeby mógł dolecieć do mety. No dobra, to pokażę Wam to na przykładzie. Udostępnię teraz mój ekran. Dobrze. Ok. Za chwilę przeniosę się do Za chwilę przeniosę się do krainy Smiborg, ale zanim to nastąpi, to musicie wiedzieć, że po przejściu do strony, którą za chwilę Wam udostępnię, będziecie musieli wybrać swoje imię, chyba że będziecie wykonywali to zadanie wspólnie razem z całą klasą, to Wasz nauczyciel wtedy założy tutaj takie konto dla klasy i wtedy będziecie mogli to zadanie wykonać wspólnie. Ja wybiorę swoje imię, ponieważ mam na imię Asia, więc przejdę do swojego konta, które wcześniej założył mi mój nauczyciel. Po kliknięciu na imię muszę poczekać chwilkę, aż plansza się załaduje. Teraz musimy wybrać drzewo. Do którego musimy dopasować trójkąt, aby kłódka do tego drzewa się otworzyła. I w tym momencie mamy dostępne zadania. Wybieramy, wyłączę sobie tylko muzykę, wybieramy planetę Smiborg, na której mieszka Faz. Czekamy, aż planeta się załaduje. A następnie wybieramy pierwsze zadanie. Zobaczcie, pozostałe są zamknięte, żeby mogły się otworzyć te kłódki, musimy przejść wszystkie poprzednie poziomy. Pierwszy poziom dotyczy właśnie budowania sekwencji. Tak więc przechodzę do pierwszego zadania. Wybieram pierwszą zagadkę i czekam, aż się załaduje. Zobaczcie, w pierwszej planszy mamy instrukcję, właśnie którą wcześniej Wam wytłumaczyłam, czyli strzałka w prawo oznacza, że faz porusza się w prawą stronę. No i w pierwszej planszy łapka pomaga nam stworzyć taką pierwszą sekwencję i pokazuje, które strzałki trzeba wyciągnąć, aby zbudować taką sekwencję ruchu dla faza. Następnie możemy przetestować naszą sekwencję, czy ona jest poprawna. Jeżeli ta sekwencja będzie poprawna, to pojawią się takie ptaszki zatwierdzające i w tym momencie już możemy kliknąć play, aby faz zebrał wszystkie gwiazdki. Jupi, udało się. Zobaczcie. Zdobyłam 30 punktów i mogę przejść do następnej planszy. W następnej planszy już nie będę miała podpowiedzi w postaci łapki i teraz już sama będę musiała ułożyć sekwencję ruchu mojej kulki. Popatrzcie. Najpierw, jak już pewnie się domyślacie, poleci w prawą stronę. Zgadza się? A potem do góry, następnie w prawą stronę, zgadza się? Jesteśmy tutaj, teraz, dobrze podpowiadacie, w górę, a następnie w prawą stronę,
Proszę bardzo, mogę sprawdzić, czy moja sekwencja jest prawidłowa. Testuję. Świetnie, udało mi się dobrze ułożyć sekwencję ruchu kulki, no więc uruchamiam ją. I tym razem znowu udało mi się zebrać wszystkie trzy gwiazdki i dostałam kolejne punkty. W nagrodę mogę przenieść się do kolejnej zagadki. I w ten sposób możecie poćwiczyć razem z klasą bądź indywidualnie na zajęciach komputerowych przy swoich komputerach właśnie tworzenie takich sekwencji. Kiedy poćwiczycie sekwencję z Fazim i planetą Smiborg, możecie mieć ochotę na jeszcze więcej zadań i zagadek. Jeżeli macie czas bądź ochotę, albo chcielibyście jeszcze bardziej zgłębić, czym są sekwencje, polecam Wam również wykonanie innych zadań na platformie Code.org. Wasi nauczyciele będą mogli założyć tam dla Was konta, tak, żebyście mogli się na nich zalogować i każdy z Was będzie mógł ćwiczyć swoje umiejętności programistyczne i zapisywać postępy na swoim koncie. Są tam dwa zadania, które Wam szczególnie polecam. Pierwsze zadanie to łamigłówka z bohaterem filmu Epoka Lodowcowa. Pewnie znacie tę bajkę i pamiętacie, że tam był taki zwariowany wiewiór, który ciągle biegał za żołędziami i prawie już je zdobywał, ale zawsze w jakiś sposób te żołędzie mu uciekały, prawda? Coś się z nimi działo. No i tutaj właśnie będziecie mieli za zadanie zaprogramować drogę takiego wiewióra do żołędzia, tak żeby go zdobyć. Natomiast drugim rodzajem zadań jest zabawa z wściekłymi ptakami, czyli Angry Birds, które też pewnie znacie z aplikacji smartfonowej i być może też w nią kiedyś już graliście. Tutaj też trzeba będzie zakodować drogę wściekłego ptaka, tak aby złapał niesforną świnkę. Tutaj natomiast te zadania będą wyglądały troszeczkę inaczej niż poprzednio, dlatego za chwilę udostępnię ekran i pokażę Wam, na czym one polegają. Jesteśmy w pierwszym zadaniu lekcji pod tytułem Tworzenie sekwencji ze skratem, tak nazwano go tutaj w tej łamigłówce. I kiedy uruchomicie link, który za chwilę Wam udostępnię, będziecie mogli obejrzeć film wprowadzający. Ten film jest w języku angielskim, ale zawiera również napisy, więc myślę, że bez problemu będziecie mogli zrozumieć, co zostało przedstawione na tym filmie. Ja nie będę go z Wami oglądała, tylko przejdę do pierwszej zagadki, żeby pokazać Wam, w jaki sposób budujemy tutaj skrypty, czyli sekwencje ruchu bohatera. Po wejściu na stronę mamy instrukcję, która mówi nam o tym, co mamy wykonać w danym zadaniu. To bardzo ważne, żebyście za każdym razem czytali te instrukcje, ponieważ one będą Was naprowadzały na to, co macie tutaj wykonać. W tym przypadku musimy połączyć bloczek strzałki z bloczkiem uruchamiającym, a następnie będziemy musieli nacisnąć przycisk uruchom, który znajduje się pod sceną. Popatrzcie, mamy tutaj wiewiórkę, która wystarczy, że wykona tylko jeden krok i zdobędzie swojego żołędzia. Popatrzcie, jak dołączę ten bloczek i on się tutaj sklei razem z tym pierwszym bloczkiem, klikam uruchom, a następnie mój wiewiór zdobywa upragnioną zdobycz. Kiedy dobrze wykonacie swoje zadanie, możecie kliknąć kontynuuj i przejść do następnej zagadki. Każda kolejna zagadka jest trochę bardziej skomplikowana i zawiera trudniejsze plansze. Powodzenia! Pokażę Wam jeszcze tylko zadanie z wściekłymi ptakami. Tu, podobnie jak z wiewiórką, możecie obejrzeć
film wprowadzający, a potem możecie przejść do zadań, w których będziecie musieli stworzyć ścieżkę ruchu, czyli taką sekwencję ruchów, które musi wykonać wściekły ptak. Popatrzcie, mamy tutaj ptaka i on musi się dostać do świnki. Musicie policzyć, ile kroków w lewą stronę musi wykonać ptak, żeby dostał się do świnki. Ja policzyłam, że to będą 3 kroki, no więc łączę ze sobą 3 strzałki w lewo, klikam uruchom i w ten sposób ptak zdobył świnkę. Po prawidłowym wykonaniu zadania możecie przejść do następnej zagadki. Za każdym razem, kiedy skończycie swoje zadania na Code.org, wasz nauczyciel może wydrukować dla was certyfikaty, ale ja też mam dla was pewną niespodziankę i już zaraz pokazuję wam jaką. Za każdym razem, kiedy skończycie daną lekcję ze mną, będziecie mieli okazję zdobyć 1 odznakę. Dziś zdobywacie odznakę mistrza sekwencji. Za każdym razem dostaniecie taką odznakę i pod koniec naszych lekcji będziecie mieli ich już 4, czyli dostaniecie takie potwierdzenie zdobycia umiejętności 4 rozpoznawania i wykorzystywania 4 pojęć programistycznych i będziecie mogli je umieścić na specjalnym certyfikacie, który wydrukuje dla was wasz nauczyciel. Na dziś to już koniec i mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i zechcecie zaglądnąć do następnej lekcji, która będzie dotyczyła pętli. Zapraszam was serdecznie i do zobaczenia.